Przygotowaliśmy dla Was bardzo dużo bardzo prostych melodii. Waszym zadaniem będzie zagrać ze słuchu. W praktyce lekcja ta będzie wyglądała tak. Pokażemy Wam, jak zagrać prostą melodię w pierwszej pozycji. Waszym zadaniem będzie zagranie tej melodii we wszystkich innych pozycjach ze słuchu. Najlepiej pokażę Wam to na konkretnym przykładzie. Wpierw słyszycie jakąś prostą, łatwą do zapamiętania melodię. Widzicie również nuty oraz tabulatorowy zapis tej melodii. Następnie powinniście zatrzymać to wideo. Teraz widzimy schemat trzeciej pozycji oraz wszystkie nuty, od których zaczyna się ta melodia. Wszystkie nuty, które potrzebujecie do zagrania tej melodii, znajdują się pod Waszymi palcami. I jeżeli potraficie je zagrać w pozycji, to znalezienie dźwięków będzie bardzo łatwe. Naturalnie musicie potrafić grać w tych pozycjach. Dla tych, którzy nie oglądali naszego pierwszego programu, streszczamy to jeszcze raz. Używamy tylko i wyłącznie 7 nut. C, D, E, F, G, A, B. To jest gryf mojej gitary. To jest jej tabulatorowy odpowiednik. Teraz widzimy te nasze 7 nutek na całym gryfie gitary. Żeby nauczyć się znajdować te 7 nut, gramy je w tak zwanych pozycjach. To jest pozycja pierwsza. To jest pozycja druga. To jest pozycja trzecia. To jest pozycja czwarta. To jest pozycja piąta. A to jest pozycja szósta. Teraz wypróbujmy to raz jeszcze. Wpierw usłyszycie melodię. A więc zatrzymujecie to wideo i próbujecie zagrać tą melodię ze słuchu. Dla ułatwienia podajemy tylko trzecią pozycję, ale pamiętajcie, żeby grać ją we wszystkich pozycjach. Ćwiczcie pilnie, życzymy Wam wielu sukcesów oraz liczymy na Wasze komentarze.
Thank you.
Mm.